Witamy wszystkich w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu kultywator do uprawy głębokiej, a dokładnie KUHN Cultimer L300. Model Cultimer posiada dwie gamy. Gamę M, która ma dwa rzędy zębów, oraz model L, który posiada trzy rzędy zębów. Zapotrzebowanie na moc jest od 75 koni do 400. Wygięte zęby w kultywatorach Cultimer są znane ze skutecznego zagłębiania się w podłożu i wydajnego mieszania resztek pożniwnych z glebą w każdych warunkach roboczych. Dzięki dużemu wyborowi części roboczych, takich jak lemiesze boczne, dłuta i gęsiostopy, kultywatory ścierniskowe Cultimer pozwalają na wykonanie różnych zabiegów. Uprawa ścierniska na głębokości od 3 do 7 cm i pobudzenie kiełkowania chwastów, mieszanie resztek pożniwnych z glebą na głębokości od 7 do 15 cm, mające na celu utrzymanie materii organicznej w wierzchniej warstwie gleby, głębokie rozluźnianie gleby na głębokości do 35 cm, poprawiające infiltrację wody. W celu przystosowania kultywatora Cultimer do różnych zadań, do wyboru jest kilka wałów oraz różne opcje wyposażenia do wyrównywania gleby. Cultimer posiada proste i szybkie regulacje zapewniające użytkownikowi najwyższy komfort obsługi. Wszechstronny kultywator Cultimer L zapewnia wysoką jakość uprawy dzięki wykonaniu trzech zabiegów podczas jednego przejazdu. Zęby podcinają ściernisko, rozluźniają glebę i mieszają resztki pożniwne z podłożem. Wygięty kształt zębów i skrócone listwy odkładające zapewniają jednorodne wymieszanie słomy z glebą. Resztki pożniwne są równomiernie rozprowadzone na całej szerokości roboczej, co sprzyja ich lepszemu rozkładowi. Duży prześwit pod ramą pomiędzy zębami oraz pomiędzy rzędami zębów ogranicza ryzyko zapychania się maszyny nawet w przypadku dużej ilości resztek pożniwnych. Elementy wyrównawcze zapewniają dobre rozprowadzenie słomy i zniwelowanie powierzchni gleby przed wałem. Talerze wyrównujące utrzymują wysoką jakość pracy, nawet w obecności kamieni lub przy dużej ilości resztek pożniwnych. Kultywatory Cultimer M serii 100, L100 i L100R mogą być wyposażone w listwy wyrównujące. Jest to doskonała, ekonomiczna alternatywa do uprawy ścierniska na glebach lekkich i średnich. Wały zapewniają skuteczne zagęszczenie podłoża w celu zatrzymania wilgoci i poprawy kontaktu nasion z glebą, co sprzyja dobremu kiełkowaniu. Firma KUHN oferuje pełną gamę wałów od lekkich po ciężkie, które w zależności od wymaganego stopnia zagęszczenia pozwalają jak najlepiej dostosować się do warunków roboczych. Kluczowymi elementami kultywatora Cultimer są zęby. Zachowują stabilną pozycję niezależnie od warunków roboczych, nawet w twardej glebie.
mechaniczne zabezpieczenie non-stop z podwójnymi sprężynami utrzymuje ząb w glebie do momentu przekroczenia nacisku 600 kg na dłuto. Kultywator Cultimer serii M i L100-100R mogą być wyposażone w zęby ze śrubowym zabezpieczeniem T. Zabezpieczenie śrubowe T to tańsza alternatywa na gleby bez kamieni. Nacisk na dłuto wynosi 3000 kg, co zapobiega przed zbyt częstym wyzwalaniem zabezpieczenia. Ponadto śruba jest zrywana w kierunku pracy, co eliminuje efekt ścinania. Zaletą wszystkich kultywatorów Cultimer jest szybka i prosta regulacja ustawień roboczych, dzięki której użytkownik zyskuje większą wydajność i komfort pracy. Głębokość robocza jest regulowana mechanicznie za pomocą elementów dystansowych. Dla większego komfortu obsługi jako opcja dostępna jest płynna regulacja hydrauliczna. Narzędzia wyrównujące są wyposażone w centralną regulację za pomocą korby. Skrajne elementy są regulowane bocznie, co zwiększa precyzję ustawień roboczych. Talerze lub zęby wyrównujące są podczepione do wału. Dzięki temu w przypadku zmiany głębokości roboczej maszyny nie mamy problemu z regulowaniem narzędzia wyrównującego. Talerze lub zęby wyrównujące są podczepione do wału. Dzięki temu w przypadku zmiany głębokości roboczej maszyny nie mamy potrzeby regulowania narzędzia wyrównującego glebę. Cultimer L może być zaczepiony na dolnych ramionach podnośnika, co ułatwia manewrowanie maszyną na uwrociach i zwiększa wydajność roboczą. Przedłużenie dyszla zapewnia kąt skrętu 110%, niezależnie od używanego ciągnika. Dla użytkowników oczekujących perfekcyjnej wykonanej pracy istnieje możliwość ustawienia dyszla w pozycji pływającej i wyposażenia kultywatora Cultimer w przednie koła podporowe, które zapewniają idealne kopiowanie nierówności terenu. To drugie wyposażenie jest dostępne z regulacją hydrauliczną, zwiększającą komfort obsługi. Opcje te są niezbędne dla profesjonalistów poszukujących ponadprzeciętnej jakości pracy. Wybór odpowiedniej części roboczej jest kluczowy do osiągnięcia optymalnych rezultatów pracy. Do płytkiej uprawy przeznaczone są gęsiostopy o szerokości 350 mm, które zapewniają równomierne podcięcie całej powierzchni roboczej. Są również idealne do uprawy przedsiewnej. Do głębszej uprawy ścierniska na 7 do 15 cm przeznaczone są dłuta o szerokości 80 mm. Wyposażone są w boczne lemiesze o szerokości 350 mm. Lemiesze boczne zapewniają intensywne mieszanie gleby z resztkami pożniwnymi. W celu głębokiej uprawy, rozluźnienia gleby i wprowadzenia dużej ilości resztek pożniwnych zalecana jest praca z samymi dłutami 80 mm na głębokości do 35 cm. Żywotność dłut 80 mm jest o 20% dłuższa w porównaniu z zamiennikami. Są one dostępne również z odwracalną płytką węglikową, która zapewnia 8-krotnie większą odporność na zużycie w porównaniu ze standardowym dłutem. Do głębokiego spulchniania gleby dostępne są również dłuta o szerokości 50 mm, które pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na moc, jednocześnie zapobiegają nadmiernemu podnoszeniu się gleby. Wyrównanie i rozciąganie słomy musi być pod całkowitą kontrolą, aby zapewnić szybki rozkład materii organicznej. Jakość zagęszczania podłoża zależy od wyrównania gleby przed wałem. Talerze wyrównujące zamontowane są na elastomerach. Umożliwia to pracę przy dużej ilości kamieni i resztek pożniwnych. W przypadku pracy na glebach bez kamieni zabezpieczenie talerzy nie jest potrzebne. Listwy wyrównujące są dostępne w modelach Cultimer M i Cultimer L. Cultimer mamy dostępne wały
takie jak rurowy, tearing, L-liner, V-liner, packliner i oczywiście HD-liner 600. My na dzisiaj kończymy. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam jak najbardziej budowę tego kultywatora i jego zalety. Oczywiście, jeżeli mają Państwo pytania, prosimy je kierować do naszych handlowców. Wiemy również, że dostępność ich jest dosyć ograniczona z racji na duże zainteresowanie. My się żegnamy dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć! A, i pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!